Cześć. Na tym kanale widzieliście już, jak strzelam z różnego rodzaju broni, jak podróżuję, jak biorę udział w zawodach. Widzieliście mnie w różnych sytuacjach, widzieliście mnie, jak się rozbieram nawet. Natomiast nie widzieliście dwóch rzeczy, znaczy pewnie więcej rzeczy nie widzieliście. Natomiast nie widzieliście nigdy, przynajmniej jakoś na dłużej, jak chodzę i nie widzieliście nigdy, jak występuję w krótkich spodenkach. Zapraszam na taki krótki materiał, w którym chciałbym się czymś pochwalić. Nie będzie to materiał o strzelaniu i zaraz wyjaśnię, dlaczego wracamy do początków i nagrywam z samochodu. Zapraszam. Większość z Was zna mnie stricte z internetu. W ciągu ostatniego roku, kiedy prowadzę własną działalność szkoleniową, coraz więcej z Was poznaje mnie na żywo. Spotykaliśmy się na IWie, spotykaliśmy się na urodzinach Strzelnice TV. I wiecie, że ja mam, jakby to ładnie ująć, specyficzny model chodu. W wieku 11 lat zdiagnozowano u mnie nowotwór kostniakomięsaka na kości udowej. Zaawansowanie tego procesu chorobowego było na tyle duże, że ono wymagało całościowego wycięcia guza i implantacji endoprotezy stawu kolanowego. W skrócie, jakby nie mam kości w moim stawie kolanowym prawym, poza rzepką, z której jestem dumny, bo jest moja. Natomiast tak, mam wymieniony staw kolanowy. Śródoperacyjnie niestety także uszkodzono mi nerw strzałkowy wspólny, co w dużym skrócie powoduje, że moja stopa prawa jest w stanie generalnie coś wcisnąć, ale nie jest w stanie podciągnąć się ku górze. Ma to oczywiście swoje pewne komplikacje, które powodują, że no ja dosyć wyraźnie kuleję, choć to też bardzo zależy od dnia. Natomiast dlaczego opowiadam o tym w samochodzie, poza tym, że mam chwilę wolnego czasu? W związku z tym, że to moje uszkodzenie dotyczyło prawej stopy, to w momencie, kiedy w 2017 roku zdawałem prawo jazdy, no nie byłem w stanie obsługiwać nawet automatycznej skrzyni biegów przy pomocy stóp. Dlatego przez 7 lat od uzyskania prawa jazdy miałem w prawie jazdy wpis o tym, że muszę mieć samochód przystosowany z gazem i hamulcem sterowanym ręcznie i automatyczną skrzynią biegów. I mój samochód, moją Toyotę Corollę, którą mogliście gdzieś tam na paru filmach widzieć, to jest właśnie samochód z takim przystosowaniem. Mogę ją prowadzić zupełnie nie używając nóg. Natomiast, jak możecie się domyśleć, stanowi to pewną niedogodność w momencie, kiedy chcecie samochód wypożyczyć, kiedy chcecie wziąć trafikara, kiedy oddajecie samochód do mechanika. No generalnie w każdej sytuacji, w której chcecie prowadzić jakikolwiek inny samochód niż wasz własny, w moim przypadku przystosowany. Natomiast to, czym się wam pochwalę, ja poczyniłem takie postępy w mojej rehabilitacji, że byłem w stanie troszeczkę funkcję nerwu sobie przywrócić. Przeszedłem ponowne badania lekarskie. Z tej okazji, jako że niedługo mam urodziny, zrobiłem sobie prezent i na 2 dni wypożyczyłem sobie samochód. Moim celem było wypożyczenie sobie praktycznie jakiegokolwiek innego samochodu. Może to nie jest rzecz, kiedy macie, że tak powiem, normalne prawo jazdy kategorii B, natomiast ja przez te 7 lat kocham mój samochód, naprawdę, ale byłem ograniczony dosłownie tylko do tego pojazdu. Ja nigdy nie prowadziłem w ruchu drogowym innego samochodu, nie licząc kursu na prawo jazdy, niż mój samochód, który mam przerobiony. Dlatego, żeby wykorzystać moje nowe uprawnienia, chciałem wypożyczyć samochód odpowiadający mojemu przebojowemu charakterowi i wypożyczyć Toyotę Corollę w hybrydzie. Natomiast chyba poprzedni klient nie zwrócił na czas tej Toyoty i zrobili mi upgrade i dali mi Toyotę CHR. Nie jest to samochód, który bym sobie być może kupił, ale i tak mega się cieszę, że w końcu obie ręczki na kierownicy. Jeszcze się tego uczę, zaraz będzie się na mnie krzyczeć: Mateusz, nie trzymasz obu rąk na kierownicy. Przez 7 lat tą ręką obsługiwałem gaz i hamulec, także ja przez 7 lat jeździłem z jedną ręką na kierownicy i tak naprawdę dopiero się uczę obsługi oburęcznej.
Nie, zupełnie poważnie. Takim moim pierwotnym pomysłem było, żeby wypożyczyć sobie takiego mojego dream cara i wziąć Toyota Hilux. Natomiast terminy w Gdańsku na Toyota Hilux to były na sierpień. I być może sobie w sierpniu wezmę Hiluxa na te powiedzmy 2-3 dni. Natomiast no, wziąłem to, co było. I generalnie bardzo mi się ten samochód podoba. Aczkolwiek za niektórymi rzeczami tęsknię, typu za, nie wiem, schowkiem trochę większym w drzwiach, czy dwoma cupholderami, znaczy teoretycznie są dwa, ale no muszę się przyzwyczaić, ale hybrydy fajnie jeszcze, no co ja wam powiem, ale miejsca mam wrażenie, że w mojej Corolli z 2006, tak w środku, to jest więcej niż w tym kompaktowym SUV-ie, jak to opisuje siebie Toyota CHR. No nic, fajne doświadczenie. No i żeby nie było, że tak zupełnie prywatę lecę, czerwiec jest u mnie, jeśli chodzi o prowadzenie kanału, takim luźniejszym miesiącem ze względu na to, że ja mam dużo innych rzeczy na głowie, ja mam sesję egzaminacyjną w tym miesiącu, natomiast już na lipiec mamy natomiast już w lipcu mamy naprawdę kilka fajnych, dużych planów do zrealizowania, także myślę, że w wakacje na tym kanale absolutnie nudy nie będzie. To tyle właściwie, nic głębszego za tym nie stoi. Chciałem się z jednej strony trochę pochwalić rzeczą, z której jestem naprawdę dumny w takim moim, no osobistym de facto życiu, a także chyba raz, a dobrze odpowiedzieć na pytanie: Mateusz, co ci się stało w nogę? Lepiej na razie nie będzie, a i tak jest super. Tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach.